Cześć! Dzisiaj podsumujemy transfery do dnia około 15 lipca. No dobrze, to od razu przejdźmy do konkretów. Co się wydarzyło w Anglii, Michał? No to Manchester City, no zaczyna robić dobre transfery. Pep Guardiola głównie umacnia defensywę, no bo wiadomo, jak ktoś trochę się interesuje futbolem, to wie, że Manchester City miał jedną z najsłabszych, myślę, że defensyw. I do tego, żeby po prostu było lepiej, ściągnęli Kyla Walkera, Andersona z Benfiki, bardzo utalentowany bramkarz brazylijski. I dodatkowo jeszcze ściągnęli sobie takiego dyrygenta gry, Bernardo Silva. A natomiast w Arsenalu Arsene Wenger ściągnął Lacazette'a oraz Kolasinicia. Jeżeli chodzi o Manchester United, za bardzo oni nie szaleli. Ściągnęli jednego środkowego obrońcę, Lindelofa, Szweda grającego w poprzednim sezonie w Benfice, oraz Romelu Lukaku. I to jest, myślę, jeden z większych hitów transferowych. Transfer powyżej 70 milionów euro, to jest hit po prostu. No to jest hit. Chelsea nie musiało za dużo robić zmian. Zostało mistrzem. I ściągało po prostu, żeby się tylko umocnić, Bakayoko oraz Rudigera. No myślę, że jeszcze priorytetem jest napastnik, bo chyba na pewno odeślił jego koszty, więc na tym się skończy. Na pewno jeszcze Manchester United wzmocni środek pola. No, a Liverpool ściągnął Mohameda Salaha. Ale teraz to będzie jednak jeden z najszybszych duetów w lidze, nie Michał? No, skrzydła będą szybkie Liverpoolu. Dobrze. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Jeżeli chodzi o Anglię, no to chyba nic z większych takich transferów. Zauważyłem jedną rzecz, że właśnie wszyscy zapominają, znaczy wszyscy, tutaj Michał zapomniał o Evertonie. I powrót Wayne'a Rooney'a. Więc myślę, że Everton na pewno też robi ciekawe zakupy, chce tą pierwsze siódemce się utrzymać. Dobrze, to może przejść do Francji, Michał, w której niewiele się dzieje, ale na pewno coś się dzieje i to trzeba podsumować. No we Francji to za wiele się nie dzieje. Do PSG został sprowadzony Dani Alves. Chciał już na samym początku strollować nowy klub. I chciał wziąć numer 61. Dlaczego? Ponieważ wiadomo, PSG w poprzednim sezonie Lidze Mistrzów w 1/8 wygrał pierwszy mecz z Barceloną u siebie 4-0. Michał, trochę zmoczałeś temat. Po tym... Dobra, wiadomo, 6-1 Barcelona, PSG. No. Ale oczywiście PSG się nie zgodziło i wybrał jakiś inny numer. Chyba 32. Nie jestem pewien, nie chce się... Ale to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, już trollingu nie będzie. Daniel Alves ma specyficzny humor. A to może ja przejdę do Hiszpanii, gdzie pomimo tego, że wiele się nie dzieje, to jest taki paradoks. Bo transfer Vitolo jest jednym z najdziwniejszych w historii futbolu. Wykupił samego siebie za 40 milionów euro, dał mu Atletico. Po czym został automatycznie wypożyczony do Las Palmas na pół roku. Dopiero dołączy w styczniu, ponieważ Atletico ma ban transferowy. Real pozyskał Theo Hernandeza, który ma być, nie powiem, następcą Cuentrao, ale ma uzupełnić lukę po Cuentrao, który odszedł do Sportingu Lizbona. 30 milionów euro, no co tu dużo mówić, taki zmiennik na Marcelo. No, Barcelona na pewno to boli, bo mieć takiego zmiennika na lewą obronę to będzie duża siła Realu. Barcelona ściągnęli tego prawego obrońcę chyba Sampera, nie umiem, Semedo, przepraszam. Semedo, Samper wrócił z wypożyczenia. Nieważne, te powroty z wypożyczeń i tak nie mają sensu, bo i tak zaraz ci piłkarze zostaną odstrzeleni. Został sprowadzony środkowy obrońca z brazylijskiej drużyny za 5 milionów euro. No tak na dobrą sprawę. Jeszcze Gerard Deulofeu. Wiadomo, powrót Deulofeu z Milanu. Barcelona czeka jak na razie, nie wiem na co. Nie ma tego następcy Xaviego. André Gomes na razie tego wózka nie potrafi bardzo uciągnąć. Dobrze. Włochy. Tam
No, Juventus jak na razie, ból dupska Juventusu, no, stracili Bida. Vida, bo przez tą aferę w szatni, gdzie ponoć nawet Bonucci policzkował Dybalę, to Dani Alves odchodzi do PSG. Bonucci odchodzi do Milanu za 45 milionów euro, co jest hitem. No, Hamalajny zaciera ręce, no bo Judasz się narodził. Razem z Mączyńskim. Ale no, powiem tak, no. Dziwna sytuacja, naprawdę Juventus jest teraz w trudnej, uważam, sytuacji. Ściągnął jedynie Douglasa kosztem, wypożyczył bardziej. No i I co? blisko też transferu jest Wojciech Szczęsny. Tak, i to jest też Pozytyw. pozytyw, choć czy pozytyw, nie wiem. Mam miejmy nadzieję, że Szczęsny zostanie tym następcą Buffona. Roma pozyskała go na Alonsa, ale za to straciła Rüdgera, który odszedł do Chelsea. Napoli nic tak na dobrą sprawę. Cichutko. Cichutko, cichutko. Reina ma odejść, ponoć ma być zmiennikiem Andersona w Manchesterze City, też się tak mówi. Milan robi wielkie zakupy. Ricardo Rodriguez przychodzi do klubu. Musacchio, jeśli dobrze czytam nazwisko Tak, tego tak. piłkarza. Adrian Silva. Jeszcze kogoś bym mógł mieć. Czaklanoglu, nie Czaklanoglu, no, ten Turek od wolnych. Calhanoglu, no. Tak, z Leverkusen, więc wielkie zakupy są. To chyba na tyle. Oczywiście Bonucci już Chyba mówiliśmy, że. Denfler, czy coś takiego. No, ale to już nie są takie typowe hity, nie? Ale Milan naprawdę zbroi się. Szaleje. O, Biglia! Zapomniałem o tym zawodniku. No, myślę, że w tym sezonie nie, no, przesada z tym tytułem, ale powinni powalczyć o pierwszą trójkę, czwórkę, tak? W No. lidze, żeby. Bo myślę, że zajęcie poniżej czwartego miejsca będzie katastrofą dla Milanu. I dla Jeszcze Chińczyków. chwila. Niemcy. Może tobie oddam głos, Michał, No prawda? dobrze, no to głównie to tam w Bayernie się dzieje troszkę. No i największym chyba hitem transferowym jest to, że Bayern wypożyczył z Realu na 2 lata Hemesa Rodrigueza oraz kupił jeszcze Tolisso i już było wiadome pół roku temu, że przyjdzie do nich Rudy oraz Gnabry. Gnabry. I ten, który natychmiast został wypożyczony do Hoffenheimu, ale myślę, że tutaj o Hamesie, no, musi wypalić. No przecież jeśli nie wypali, to będzie katastrofa tego No. piłkarza. A jeśli chodzi o Tolisso, najdroższy transfer w historii klubu, 42 albo 1 miliona euro, 1 chyba według No mnie. tak. Dla ciebie wypali, bo dla mnie on naprawdę dobrze się No spisywał w może. Olimpioklinie. Taki kreatywny zawodnik, no jeśli go nie zje trema i kontuzje, to by było na tyle w tym odcinku. Niedługo powinny pojawić się filmiki na temat Polskiej Ekstraklasy też. polskiej ekstraklasy i Polaków, którzy znają próby reprezentantów Polski. Dobrze, to na tyle w tym odcinku. Cześć!